Kto jest autorem Pana Wołodyjowskiego? No, Andrzej, ten... Mickiewicz, nie? Jak piszemy słowo mężczyzna? M-E-U, rzecz z kropką. E-U? Jest to pan Jack Nicholson. O co chodzi z kompleksem Edypa? Dlaczego pytam o to w języku polskim? Że był negatywnie nastawiony do ojca, a pozytywnie do matki, coś takiego, ale dokładnie. Był bardzo pozytywnie nastawiony do matki. Powinno być łatwe. To jest Kopernik. Nie, Boże, powinno być łatwe, to jest Chopin. Nie, nie wiem, to jest jakiś pan z bardzo bujną czupryną. Ma imię tak samo jak ja. Adam Sienkiewicz. Nie. Dlaczego Danuśka w Krzyżakach powiedziała mój ci jest i narzuciła białą chustę na głowę Juranda? W celach erotycznych oczywiście. Żeby uratować go od wyroku. No tak, no, ale to, że chciała go przy okazji. Trzeba wyratować go przed tym, że mu oczy wypalili. Na przykład. O. Matejko? Nie. Chopin. Którą częścią chłopów są dziady? Trzecią. Tego to już w ogóle nie kojarzę. Nie? Nie, czekaj, on... Czym ci się kojarzy? Boże, Miłosz. No, dobrze, a imię? A to Miłosz to chyba imię. Kopernik? A ogólnie, ty byś zabił lichwiarkę na jego miejscu? On chciał udowodnić, że jest jednak tą osobą taką wybitną. Jednostką osobistą. Jeszcze mogę dodać, że Raskolnikow był studentem prawa i dlatego pozdrawiam wszystkich studentów prawa, takich jak ja. Jesteś studentem prawa! Czym zajmował się Jan Matejko? On był artystą. Artystą. A co ten artysta stworzył? Parę pięknych obrazów. A jakiś jeden kojarzysz? Dama z łasiczką? Nie. Taki wielki. Bitwosz? A powiedz mi, dlaczego Cezary Baryka nigdy nie wyruchał Łęckiej? A w ogóle ona się dała wyruchać komukolwiek? Tego nie wiem. A dlaczego się nie dała Baryce? Nie mam pojęcia. A to nie był ten, co się pojedynkował wtedy? W lalce? No w lalce, z głównym bohaterem, czy to nie on? Czym zajmował się Gombrowicz? Okej. Okay. No ja nie wiem. A dziewczyny wiedzą? No? Nie, no skąd ona? Skąd ona to wszystko wie? Co napisał? Co napisał? Co? Jaką górkę? Ferdydurkę. Co to jest ferdydurka? Dobra. Nie słyszałem okay. W ogóle okay. Takim czymś. No. A kto napisał Zemstę? On napisał też ten, taką najbardziej wulgarną tą rzecz, jaką napisał polski pisarz. Biblię.